naszej poranionej katedrze, wracamy do naszej świątyni pełni nadziei, że kiedyś będziemy widzieć znowu jej piękno, jej blask. W wszystkich naszych przeżyciach smutnych nie jesteśmy sami. Bardzo wspiera nas to wszystkim Jego Ekscelencja Ksiądz Grzegorz, który jest dzisiaj obecny między nami, będzie przewodniczył tej Eucharystii. Witam bardzo serdecznie księdza kanclerza naszej kurii, księdza Mariusza Karasia. Było tak jest, że obecni są wśród nas pani poseł Bawani, prezydent naszego miasta, pan Kazimierz Górski. Serdecznie wszystkich zachęcam do wspólnej modlitwy. Dzisiaj obchodzimy piękną uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest to święto patronalne akcji katolickiej. W czasie tej mszy świętej modlimy się za całą akcję katolicką, ale w szczególny sposób za członków akcji katolickiej naszej katedralnej wspólnoty. Niech Chrystus Król otacza i swoją opieką i błogosławieństwem. Niech to nasze dzisiejsze zgromadzenie modlitewne będzie wyrazem naszej wiary i myślę intencji całej naszej wspólnoty parafialnej. Nas tutaj zgromadzonych. Szczególnie w czasie tej mszy świętej pragnę modlić się w intencji wszystkich ofiarodawców i darczyńców naszej Matki Kościołów, naszej katedry. Na temu włodarzowi, gospodarzowi, księdzu proboszczowi Janowi bardzo serdecznie dziękujemy za przemiłe słowa powitania, które padły pod adresem nas wszystkich. Jak to w sposób szczególny jesteśmy wdzięczni za trud, wysiłek, poświęcenie, które ofiarowały, abyśmy dzisiaj uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata mogli, jak sam powiedział, jeszcze w poranionej katedrze odprawiać przez święto. Dziękujemy Panu Bogu za ten wspaniały dar. Prosimy go o błogosławieństwo, abyśmy jak najlepiej blask naszej sosnowieckiej katedry powtórnie oglądać mogli. I niech to będzie na chwałę Boga Wszechmogącego i na dobra każdego z nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokornie prosił Boga, aby to błogosławił wodę, którą będziemy pokropieni na
Amen. Thank you.